Wyobraźcie sobie, że jesteście daleko od cywilizacji, gdzieś w lesie, nad rzeką, potrzebujecie coś ugotować i przy okazji padła Wam bateria w telefonie. Czy jest urządzenie, które jest w stanie i zagrzać Wam wodę czy posiłek i naładować baterię? Jest. BioLite Campstove 2. Amerykańskiej firmy BioLite, które pod wpływem energii, pod wpływem ciepła, tak naprawdę wytwarza energię potrzebną do ładowania telefonu, kamery, tabletu. Tutaj pali się w tym zwykłym drewnem, szyszkami, o szyszkach Wam jeszcze opowiem, korą, cokolwiek macie pod ręką i to wytwarza energię potrzebną do ładowania urządzeń elektronicznych, małych urządzeń elektronicznych. I w tym materiale pokażę Wam, jak to działa, co jest w opakowaniu, jak się to sprawdza i przy okazji pokażę Wam, jak takie urządzenie załatwić, po prostu go stopić. Jak można go zniszczyć. Zainteresowani? To zapraszam na materiał. Shut up and sit down. Zacznijmy od początku. To jest kuchenka, w której możemy palić patykami, korą, według producenta również szyszkami, ale zaraz opowiem Wam co do szyszek, czy rzeczywiście można. I tak to wygląda. To jest wersja podstawowa, BioLite Campstove 2, czyli już druga wersja, troszeczkę ulepszona. Co my tu mamy? Fuel, Renewable Biomass, czyli wszelkiego rodzaju patyki, pellet. Ma to wyjście USB, 3 W, 5 V, 2 A USB output. Ma to wbudowaną też baterię. Zaraz Wam też powiem, do czego ta bateria. Wbudowana bateria ma 2600 mAh. Nie jest to zbyt dużo, ale daje radę. Waga tego to 935 gramów. Sama kuchenka. I w tym zestawie dostajecie kuchenkę, tą komorę spalania, kuchenkę, do tego jest kabel USB na mini USB, czy mikro USB i lampkę na zwykłe USB, można po to podpiąć tutaj czy do powerbanka. I do tego jeszcze jest torba do zapakowania tego. Ten element chowa się do środka i całość ma wielkość tego, tej komory spalania. Te nóżki się oczywiście składa i można z tego korzystać. Rozłożymy. Kuchenka ma bardzo fajną taką siateczkę, więc tutaj tak naprawdę ciężko jest, tu też się nagrzewa, ale nie tak łatwo się tym oparzyć. I tutaj z tej strony są trzy takie paski diodowe. Pierwszy pokazuje, jak gorąco jest w środku. Drugi to jest poziom wentylatora. I trzeci to jest poziom naładowania tej baterii tutaj w środku. Do tego jest port USB, z którego możemy ładować powerbank czy telefon. Ponieważ tutaj to napięcie, które będzie wytwarzane, nie jest takie, ono nie jest stałe. Ja zawsze korzystając z tego, używałem powerbanka. Czyli podpinałem tutaj powerbank i siedziałem, gotowałem i później dopiero z powerbanka ładowałem telefon dla bezpieczeństwa. O co chodzi z tym płomieniem, z tym wentylatorem? Tutaj jest bateria i jest wentylator. W momencie, kiedy rozpalamy, włączamy wentylator. Tutaj jest chyba 3 albo 4 poziomy tego wentylatora. I teraz wentylator dmucha powietrze do środka, tak jakbyśmy rozdmuchiwali ognisko. Dzięki temu dostarcza więcej tlenu, jest wyższa temperatura spalania. Im wyższa temperatura spalania, tym ta końcówka tutaj jest
ma wyższą temperaturę i dzięki temu całe urządzenie jest bardziej sprawne. W związku z czym ta bateria tutaj w środku służy właśnie do tego, żeby napędzać ten wiatraczek. W związku z czym wyjeżdżając gdzieś, najpierw trzeba to urządzenie naładować. Ono musi mieć jakąś swoją energię na dzień dobry, na początek. Rozpalamy i ten wentylator wieje. Natomiast energia uzyskana z tego urządzenia pozwala na to, żeby naładować tą baterię, znaczy inaczej, na to, żeby ten wiatrak zasilić, plus dodatkowo jest nadwyżka energii, jest przechowywana w baterii, która jest tutaj. Ewentualnie, jeżeli podłączymy powerbank zewnętrzny, ładuje nam powerbank. W związku z czym tutaj jest informacja co do wydajności tak naprawdę, tak? Im wyżej się świeci, tym lepiej, tym to urządzenie jest sprawniejsze. Drugie, mamy możliwość regulacji tutaj siły tego wiatraka, no i oczywiście ta bateria, tak? Tak jak mówiłem, w zestawie jest kabel, którym możemy go po prostu naładować. Tutaj od spodu jest wejście na doładowania tej baterii, tak? Czyli to jest wejście, już go podłączymy. Tak, więc w domu podpinamy to zwykłe USB i możemy ładować. Natomiast na wyjeździe to sobie stoi, tu się gotuje i do tego podpinamy drugą stronę USB i możemy ładować powerbank, telefon, cokolwiek innego. No dobra, sama kuchenka, czyli to co przychodzi w tym zestawie, to jest jedno. No ale jak na tym gotować? Można kupić samą kuchenkę, a można kupić tak zwany bundle, czyli zestaw. I w zestawie dodatkowo, w takim ładnym opakowaniu, jest garnek. Garnek idealnie pasuje do tej kuchenki. Ma dwie rączki pokryte gumą i idealnie pasuje tutaj do tej kuchenki. Palimy i ładujemy baterię i przy okazji gotujemy wodę. Pojemnik ma, to ma pojemność 1,5 litra. Jest pół litra, litr i 1,5 litra. Żeby się, tutaj jest wylewka, tak, gdzie można sobie to wylać. Natomiast w zestawie też jest miseczka. To już jest gotowy zestaw. Garczek, miseczka i przykrywka. I teraz co jest lepsze? Ten element chowamy do paleniska, natomiast palenisko idealnie mieści się do tego pojemnika. W związku z czym cała kuchenka, to wszystko co tu jest, można schować tutaj w środku. Do tego ugotujemy zupę, zagrzejemy wodę do jakichś dań, czy to do zupki chińskiej, czy do jakichś dań liofilizowanych, czy być może do racji żywnościowych. Natomiast też możemy ugotować tym po prostu zupę, zagrać parówki, ugotować jajka, cokolwiek. Mamy wodę. Według informacji tutaj na opakowaniu zagrzanie litra wody zajmuje około 4,5 minuty. Czyli 4,5 minuty na zagotowanie litra wody. To jeszcze nie wszystko. Do tego, i oczywiście jest ten pokrowiec. Do tego jest również grill. Grill przychodzi w tej formie. Plastikowe opakowanie. Otwieramy. Zatyczka na dole. Tutaj są dwie rozkładane nóżki. I to też pasuje tutaj. Spokojnie. Ja na tym grillowałem, jak widać. Jest wyczyszczony, ale grillowałem na tym. Plusem tego jest to, że tutaj, mając jakieś metalowe szczypce, po pierwsze, można dokładać
kolejne porcje drewna, jakiejś kory czy jakichś patyków. Natomiast tym również regulujemy temperaturę tutaj tego grilla, ponieważ jeżeli to jest otwarte, większość ciepła idzie do góry. Natomiast jeżeli to przymkniemy, to wtedy ten cała temperatura podgrzewa tutaj ten element, bo to jest tak, jest ruszt, na którym grillujemy. Już ja to ściągnę. I tutaj jest taka metalowa wkładka. Czyli tędy leci ciepło, leci żar, czy nawet ogień. Natomiast żeby to nie było bezpośrednio na ogniu, wkładamy taką kratkę. I wtedy ta kratka się nagrzewa. Tutaj jest cały ten gorąc. I na to leci ruszt. Na tym już grillujemy. Na jedną, na dwie osoby. Myśmy na tym grillowali, tak powiedzmy, na dwie, trzy osoby. Byłem ja z dziećmi. I spokojnie dawaliśmy radę przy tym grillu, jednocześnie ładując baterię. Zestaw bardzo fajny. Owszem, jest dosyć drogi. W tym momencie mamy początek maja 2022. Ten zestaw widziałem za 1400 coś złotych. Sama kuchenka w tym momencie w tej wersji to jest wydatek rzędu 600-700 złotych. Ja z tego korzystałem przez parę dobrych lat. Braliśmy to na swoje spływy kajakowe, ponieważ nie musiałem się przejmować jakimiś powerbankami dodatkowymi, energią. Czy to kamerkę mogłem sobie ładować, czy telefon, żeby zawsze w razie awarii mieć naładowany telefon. Do czasu, tak? Do czasu po prostu zajechania, stopienia tego urządzenia. Dlaczego? Sprawa prosta. Powiem, jak to było. Siedziałem przy ognisku, dokładałem, stwierdziłem, że nie będę brał drewienek. Było bardzo dużo szyszek. Nie pamiętam, jakie to były szyszki. Pozbierałem szyszki do siatki i spokojnie siedziałem wieczorem, potrzebowałem sobie doładować telefon po całym dniu. Już ugotowaliśmy, siedzieliśmy przy ognisku. Ja sobie dokładałem tych szyszek. W pewnym momencie urządzenie zamrugało i przestało działać. Wentylator się wyłączył, koniec, skończyło się. No było ciemno, nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Trochę się wystraszyłem, no bo jednak szkoda urządzenia. No ale zostawiłem do rana. Rano okazało się, że ten element tutaj pod wpływem temperatury się stopił. Skontaktowałem się z producentem, z firmą BioLite. Wysłałem zdjęcie, opisałem dokładnie sytuację, która się zdarzyła. I co się okazało? Nie byłem pierwszy, który miał dokładnie ten problem. Drewno oczywiście tak, kora tak, natomiast szyszki nadal piszą chociaż nie, tu już nie ma. Tu tylko jest Twix, Sticks and Pellets, czyli nie ma nic o szyszkach. Natomiast pani rzeczywiście na infolinii poinformowała mnie, że szyszkami nie zalecają palić w tym urządzeniu, ponieważ wytwarza zbyt wysoką energię i kilku osobom zdarzyło się ten element stopić. Natomiast była tak miła, że wysłali mi zupełnie nowe urządzenie. Cała sytuacja miała miejsce jakieś 2 lata temu. Natomiast i szczerze, od tej pory jakoś przestałem tego używać. Leży to u mnie, jeszcze pewnie to użyję, bo jest bardzo fajne. Natomiast myśmy też ostatnio jeździli na spływy kajakowe, gdzie na biwaku był prąd. W związku z czym nie było potrzeby martwienia się o ładowanie telefonów, ładowanie kamerki. Natomiast na wyjazdy takie, gdzie pakujecie się do kajaka i płyniecie, albo idziecie na jakąś wycieczkę w góry i wiadomo, że nie będzie zasięgu, nie będzie prądu, bo będziecie nocować w jakichś naprawdę odległych zakątkach,
takie urządzenie naprawdę daje radę. Owszem, waży około kilograma sama kuchenka, to już waży zdecydowanie mniej. Nie pamiętam, wrzucę Wam tutaj w opisie, ile waży ten garczek i ile waży grill. Natomiast spokojnie z tym garczkiem i z tą kuchenką dacie radę takie podstawowe dania jakieś ugotować. Przestrzegam Was, jeżeli macie takie urządzenie albo zastanawiacie się nad jego zakupem, polecam, bo naprawdę zdaje egzamin, można spokojnie naładować telefony, natomiast nie palcie szyszkami. Przed tym Was przestrzegam. Jeżeli Was interesuje, to tutaj wrzucę miniaturkę a propos błędów popełnianych na kajakach. Także klikajcie i oglądajcie kolejny filmik. Dzięki, do widzenia.